Jest piątek, 4 października. Skup się przez chwilę na swoim oddechu. Pozwól, by powietrze, które przepływa przez płuca, wypełniło cię całego. To, że twoje serce bije, że nie przestajesz oddychać, jest cudem, w którym możesz spotkać dzisiaj Boga. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Uważność. Przypomnij sobie cały swój tydzień. Co dobrego wydarzyło się w ostatnich dniach? Czyjaś bezinteresowna pomoc? Uśmiech przechodnia? Miła sytuacja w pracy czy na uczelni? Czy potrafisz na tyle skupić się na tym, co dzieje się tu i teraz, by ucieszyć się nawet drobnymi przejawami dobra w ciągu swojego dnia? Niewdzięczność. Przypomnij sobie słowa Jezusa, który w Ewangelii napomina mieszkańców konkretnych miast. Tak jak to jest i dzisiaj, żyli w nich ludzie, których serca pozostały zamknięte,
mimo Bożych cudów dokonujących się w ich codzienności. Zastanów się nad tym, czego Ty nie umiesz doceniać. Co dobrego w Twoim życiu spowszedniało Ci na tyle, że już tego nie zauważasz i za to nie dziękujesz. Oczekiwania. Jeśli moja mama wyzdrowieje, wtedy się nawrócę. Jeśli znajdę lepszą pracę, to pójdę na mszę podziękować. Muszę najpierw zająć się sobą, zanim pomogę sąsiadowi. Jakie warunki stawiasz swojemu nawróceniu? Czy jest w Tobie jakaś słabość, którą chciałbyś zacząć zmieniać, ale wciąż przesuwasz to na jutro? Słuchając jeszcze raz słów Ewangelii, skup się szczególnie na tej sprawie i na tym, co Jezus mówi o niej do Ciebie oraz do jakiego działania Cię zaprasza. Jezus powiedział: biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Poproś Jezusa o serce wdzięczne za wszystko, co spotyka Cię w ciągu tego dnia i o zaufanie w to, że to On Cię prowadzi.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.